Dobra, jestem. Jezu, nie... Nie zakradaj się tak do mnie. Dowiedziałeś się czegoś o Sarze, kobiecie, którą zabrałaś na pokład? Niestety. Co? Hej, czekaj. To zajmie trochę czasu, dobra? Nadstawiam tu karku. Jeśli ktoś w kwaterze głównej się dowie, ci goście z Gdańska... Wszyscy gracie w tej samej drużynie, O'Brien. To tylko tak wygląda. Nie mam czasu ci teraz tego wyjaśniać, ale... Dlatego potrzebuję pomocy. Jakiej pomocy? Słuchaj, weź to rejestrator długości fali i nadajniki GPS. Chcę tylko, żebyś... Nie mamy czasu. Słuchaj. Kurwa, jak ty się nazywasz? Deacon St. John. Dobra, Deaconie St. John. Jeśli chcesz, żebym nadstawiał karku, żeby pomóc ci znaleźć tę Sarę, to tak, będziesz musiał coś dla mnie zrobić. Okej, trzymaj radio pod ręką. Skontaktuję się z tobą za parę minut. Nawet nie wiesz, jak się nazywam, ale będziesz wiedział, zanim to załatwimy, O'Brien. Tylko trzymaj radio pod ręką. Było tu przez cały czas, ty sukinsynu. Jezu Chryste, ile mam czekać tym razem? Halo? Jesteś tam, Deacon? Ta, jestem. O co w tym wszystkim chodzi? Czego chcesz? Dobra, założyłem blokadę na ten kanał. Jest bezpieczny. Czego chcesz? Wysłałem ci na radio współrzędne. Chcę, żebyś ruszył w te miejsca i... Co? Po co? Nie gadaj, słuchaj. Kilka grup Niro prowadzi jakieś prace terenowe. Koniecznie muszę wiedzieć, co robią. To czemu ich po prostu nie zapytasz? Nie mogę. Słuchaj. Mówiłem, że to długa historia i nie mam teraz czasu na jej opowiadanie. Powiedzmy, że ludzie nade mną, i to wysoko nade mną, zlecają mnóstwo misji w terenie niezależnie od siebie. Nikt nie wie, co robią pozostali. Czyli świat się kończy, a wy, dupki, działacie sobie dalej, jak gdyby nigdy nic. Gdzie? Wysłałem ci współrzędne. Dobra, Jezu, O'Brien... Niech będzie. Zobacz, co da się zrobić. Po prostu sprawdź tyle miejsc, ile się da. To aktywne lądowiska, miejsca zrzutów i dostarczania próbek. Tak, rozumiem. Ale lepiej, żebyś miał coś dla mnie, O'Brien. Tak, rozumiem. Cierpliwości. Brian? Tak, jestem. Czego właściwie... Jeden z naszych helikopterów kieruje się w twoją stronę. Musisz go śledzić. Śledzić? Po co? Po prostu ruszaj, nie zgub go. Jezu, dobra. Proszę. O'Brien, co ja robię w szybie ganiając za helikopterami dla ciebie? Cel lotu jest tajny, nie mam dostępu do danych, czyli nie mogę podać ci współrzędnych miejsca lądowania, musisz podążać ich śladem. Jezu, a nie macie jakichś satelitów szpiegowskich czy czegoś? Nie mam nic takiego, nie. Mówiłem ci, nie mam... Dostęp, tak, słyszałem. Po prostu ich nie zgub. O'Brien, lądują! Dobrze, ustaliłem ich współrzędne przez twoje radio. Lepiej iść dalej na piechotę. Na piechotę? Pamiętaj, nie mogą cię zobaczyć. O'Brien, jestem na miejscu. Co mam zrobić? W każdej z jednostek badawczych jest naukowiec, taki jak ja, i banda goryli. Musisz się do niego zbliżyć. Rejestrator częstotliwości jest nastawiony na kanał, którego używamy do zapisywania danych. Zarejestruje wszystko, co robią. Okej, czyli chcesz, żebym zakradł się na teren lądowiska, na którym roi się od uzbrojonych żołnierzy w kablarze, strzelających bez rozkazu, żebyś mógł szpiegować jakiegoś zasranego kujona? Zasranego kujona? Serio? Mam kurwa jebany doktorat. Tak, chyba z gównologii. Masz jeszcze te moje urządzenia tropiące? No, w sumie chciałem je sprzedać, ale nie mamy tu dostępu do, no wiesz, satelitów. Mieści jedno w ich helikopterze.
Prawie każda z misji terenowych ma nieoficjalne przystanki. Chcę wiedzieć, gdzie się wybierają. Brian... Nie musisz ciągle pytać. Przeglądam rejestry dotyczące tego, gdzie zabierano ewakuowanych. O'Brien bez odbioru. To musi być tutaj. Co wy tu do diabła robicie? Coś słyszałem. Jak się masz? Mięśniowa przewyższa inne obiekty około 40%. Jak ich pan nazwał? Miraże. Istnieją. I chociaż to dopiero trzeci obiekt, który udało się zbadać, jak wyżej, jak przewidywaliśmy, ich siła i odporność sprawiają, że są wyjątkowo niebezpieczne. Co więcej, z raportów wynika, że w okolicy jest ponad 1000 takich okazów. Cokolwiek powoduje te mutacje, działa szybko. Robi się równo. Widzę. Oczy szeroko otwarte. Kiedy przelatywaliśmy nad Farewell, ale tam było śmierć. No, też nigdy nie widziałem ich tyle. Jak się czujesz? Co to ma być, O'Brien? Coś nie tak? No, twoi koledzy wypatroszyli świrusa, kiedy ten jeszcze żył. To nie są moi koledzy. Poza tym, co się przejmujesz? Nie jesteś czasem, jak wy to nazywacie, włóczęgami? Nie zabijacie zainfekowanych za pieniądze, czy czym tam sobie płacicie? Tak, zabijam świrusów, ale ich nie wybebeszam, póki żyją. I nie słucham ich krzyków. Dostałeś moje dane? Tak. Coś słyszałem. Dostałem twoje dane. Dobra, właśnie je przesyłam. Będziemy w kontakcie. O'Brien bez opisu. O'Brien? O'Brien! No skurwa, i znowu to zrobił. O'Brien, odezwij się.